Dzień dobry, mam na imię Mariola, dziergam od bardzo wielu lat i od jakiegoś czasu staram się dzielić tym, co umiem w dzierganiu. Prowadzę sklep Edziwiarka 13 rok i mam nadzieję, że jeżeli trafiłaś na mój kanał na YouTubie, to tu zostaniesz, to jeżeli szukasz inspiracji, ją znajdziesz i jeżeli jeszcze nie potrafisz dziergać, a chcesz się nauczyć, to mam nadzieję, że Ci w tym pomogę. W poprzednich odcinkach pokazałam, jak się nabiera oczka. Później był odcinek o oczkach prawych, później było o oczkach lewych. Posiadając te trzy umiejętności, brakuje nam czwartej umiejętności, czyli zamykania oczek. Cztery umiejętności, które opanujesz, spowodują, że można zrobić na przykład swój pierwszy szalik, który będzie kolejnym etapem. Czyli dzisiaj pokażę, jak zamknąć oczka. Oczka w dzianinie oczywiście. Czyli tak, mamy kawałek dzianiny, który tutaj mam próbkę zupełnie innego filmu i innych potrzeb, a posłuży mi pięknie do pokazania, jak zamykać oczka. Zakładamy, że tutaj mamy tylko jersey prawy, czyli oczka prawe. I teraz uwaga, zaczynam, czyli wkuwam się w jedno oczko, które za chwilkę będzie zamykane. Czyli tak, wkuwam się w drugie oczko, ciągnę pętelkę i teraz mam dwa oczka na drucie i ciągnę to drugie oczko przez pierwsze oczko. To jest zamykanie tak zwane prawymi oczkami, bo oczywiście można zamykać lewymi. Tutaj dla ułatwienia będę to robiła tylko prawymi, czyli tak, wrócę jeszcze raz. Wkuwam się jak w prawym oczku. Wyciągam sobie pętelkę, widzicie? I w tej chwili to drugie oczko zaczynam ciągnąć w kierunku tego pierwszego, które mam na prawym drucie. Mam dwa oczka zamknięte. Wkuwam się w następne oczko, ciągnę pętelkę, wyciągam i tutaj mam już wyciągniętą, tak ją nienaturalnie powiększam tak na potrzeby filmu i przesuwam przez to oczko, które mam na drutach. Wkuwam się w oczko, ciągnę pętelkę, to jest wszystko jak w oczku prawym, mam wyciągniętą, mam ją na drucie i przesuwam przez to pierwsze oczko, które jest ciągle tym oczkiem, które tworzy nam krawędź zamykającą. Widzicie? To jest zamknięcie oczek na prawo, czyli prawymi oczkami. To, jak mocno naciągać i żeby brzeg nie falował, to jest następny etap, że tak powiem, tego zamykania, bo to metodą prób i błędów tylko i wyłącznie musimy sami do tego dojść. Mam jeszcze kilka do zamknięcia, czyli tak, lecimy, wkuwam się jak do prawego oczka, wyciągam pętelkę i ciągnę pętelkę przez to oczko na drutach. Widzicie? Powstaje tutaj piękny łańcuszek oczek prawych. Wkuwam się w oczko, wyciągam jak do oczka prawego i ciągnę przez pętelkę na drucie prawym. Wyciągam pętelkę, mam i przeciągam przez oczko na drucie prawym. Robię tutaj oczko prawe, mam, przeciągam przez oczko na drucie prawym. Wyciągam pętelkę, mam, przeciągam przez oczko na drucie prawym. Ważne jest, by kontrolować, już jak już się ma kilka oczek zamkniętych, kontrolować krawędź robótki. Ona nie może być ani zbyt ścisła, czyli nie może być taka, że jak w tej chwili bierzemy w paluszki, to nie ma czego naciągnąć, ale ani też nie może być jak falbanka, czyli nie może nam falować. Musi być akuratna. Do tak zwanego poziomu akuratności dojdziemy tylko i wyłącznie próbując zamykać oczka i kontrolując naciągnięcie. Ten naciągnięcie jest bardzo ważne. Ja tutaj dokończę to zamykanie oczek. Czasami w dzianinach typu chusty, przy dużych brzegach, zamyka się z oczkiem pomiędzy nimi, żeby ta krawędź była mocno falująca, żeby było w chuście, to jest ważne, żeby było w chuście, z czego ten brzeg wykonać taki, żeby był ładny, układający się. I to jest zamknięcie oczek. Tutaj teraz położę dzianinkę, żeby można ją było obejrzeć.
To jest zamknięcie oczkami prawymi. W taki sam sposób można zamknąć oczkami lewymi, ale wtedy ten brzeg na prawej stronie będzie wyglądał inaczej i według mnie ładniej w tym wypadku wygląda, gdy jest wykonany oczkami prawymi. Czyli tak, naciąg nici ważny jest bardzo. Trudno jest, zamykając pierwszą robótkę swoją w życiu, wykonać to w sposób zadowalający, więc absolutnie nie należy przejmować się tym, że coś nam nie wychodzi. Czujemy, że krawędź nie jest odpowiednio zamknięta. Podpruwamy sobie oczka i robimy tak, żebyśmy były zadowolone z efektu. Tutaj według mnie zostało to zamknięte w sposób schludny i zadowalający, ale do tego wszystkiego dochodzimy tylko i wyłącznie doświadczeniem. No i to jest właśnie zamykanie naszej dzianiny oczkami prawymi. W następnym odcinku, który za jakiś czas się pojawi, będzie, co można zrobić, gdy już umiemy prawe i lewe oczko, umiemy nabrać oczka i zamknąć oczka, wtedy możemy przystąpić do pierwszego projektu, ściegiem, który się nazywa ściągaczem. A to będzie następnym razem. Teraz było o zamykaniu oczek. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu.